Bardzo dziękuję panu dyrektorowi Romualdowi Starosielcowi, że wydał w rekordowym czasie tą moją książkę, która jeszcze do tego czasu jest procedowana w Instytucie Pamięci Narodowej, a którym dyrektorzy Biura Badań Historycznych uważają, że przeszkodzi stosunkom polsko-ukraińskim. Chciałbym podziękować od razu może recenzentom, panu profesorowi Władysławowi Filarowi, panu profesorowi Czesławowi Partaczowi, panu doktorowi habilitowanemu Andrzejowi Zapałowskiemu. Książka uwzględnia opinie i uwagi co najmniej 6 doktorów i doktorów habilitowanych. I to jest, jakby to powiedzieć, no, wielką zasługą tej książki. Jakkolwiek ja nie jestem zawodowym historykiem, jednak poddana konsultacji tak szerokiemu gronu spełnia wymogi książki naukowej. Książka jest obszerna, liczy 3 miliony 300 znaków, zawiera 59 tabel, 8 mapy. Jest oparta, 900 źródeł posiada oraz 6400 znaków przepisów. Proszę państwa, książka jest oparta przede wszystkim na źródłach w języku ukraińskim, a dokumenty też w języku rosyjskim i jest napisana takim stylem częstego cytowania z uwagi na to, że chciałem polskiemu czytelnikowi, a może megalomańsko powiem też polskim naukowcom, dać aparat do dyskusji z Ukraińcami, bo się okazuje, że na seminarium na przykład Polska-Ukraina trudne pytania, czy obecnie na forum polsko-ukraińskich historyków, okazuje się, że strona polska nie dysponuje albo nie chce pokazać, że wie o historii OUN i UPA. Na razie się ukazuje pierwszy tom. Mam nadzieję, panie dyrektorze, że na początku sierpnia się ukaże całość i w ten czas będziemy mogli ocenić tą książkę. Ale wracając do zasadniczego naszego tematu, proszę państwa, chciałem opowiedzieć o historii OUN i UPA. No i to będzie taka troszeczkę nietypowa historia, całkowicie zaskakująca i będzie powiem o kilku co najmniej szokujących sprawach. No i mam nadzieję, że ja w tym gronie nie muszę udowadniać, że za ludobójstwem Polaków na Wołyniu stoją Ukraińcy zorganizowani w OUN i UPA, a także miejscowa ludność ukraińska. Jednak nie mamy odpowiedzi na to, czy to był ich własny pomysł, czy działali z inspiracji, bądź wręcz wykonywali rozkazy niemieckie. W związku z tym można się zastanawiać też nad zagadnieniem, czy UPA była częścią, jak to definiują ukraińscy naukowcy, ukraińskiego wyzwoleńczego wojska będącego na utrzymaniu niemieckim. Na te pytania nie można na dzień dzisiejszy odpowiedzieć jednoznacznie. Zasadniczą przyczynę upatruję w lansowanej przez naukowców ukraińskich i niektórych polskich zafałszowanej historii OUN i UPA. Narzucili oni nam pewną interpretację, w większości fałszywą i bez szerszego kontekstu historycznego. W tym stanie rzeczy niezmiernie trudno jest walczyć z myślone historie i ich interpretacje, tym bardziej, że są one utrwalone i traktowane jako aksjomat. W ten sposób staliśmy się zakładnikami poglądów przede wszystkim Petro Myrczuka, Anatolija Kentija i Iwana Patrylaka. Proponowane przez nich interpretacje w sposób oczywisty są wewnętrznie sprzeczne i niespójne, także nie wyjaśniające większości kwestii. W całej tej historii, a chciałbym mówić o czasach do 1943 roku włącznie, ze względu na czasowe, chodzi między innymi o zagadnienia fundamentalne dla historii OUN i UPA, takie chociażby jak rzekomy rozłam w OUN w 1940 roku, w tym nieistniejący prowit rewolucyjny na czele z Banderą, czy
nieistniejący tak zwany rząd Jarosława Steczki czy UPA Maksyma Borowecza. Szanowni Państwo, aby te stwierdzenia stały się bardziej zrozumiałe, muszę sięgnąć do początków kształtowania się ukraińskiego ruchu nacjonalistycznego w ubiegłym wieku, bo w rzeczy samej był on zorganizowany za pieniądze niemieckiego wywiadu wojskowego Abwehry i przez niego finansowany. Wszystko zaczęło się w 1921 roku, kiedy to Jewgen Konowalec zarejestrował w Urzędzie Wojskowym w agendzie Abwehrgruppa w Berlinie, a konkretnie w Biurze Przygotowania Wojny z pomocą mniejszości narodowej, działalność szpiegowską. Wtedy podpisał umowę z ówczesnym szefem Abwehrgruppa major Friedrichem Gempem, w której zobowiązał się do prowadzenia działalności szpiegowskiej w Polsce i destabilizowania finansowania młodego państwa, funkcjonowania młodego państwa polskiego za roczną dotację około 110-120 tysięcy Deutschmarek. Po zapewnieniu sobie tego finansowania Konowalec założył w końcu lipca 1921 roku wojskową organizację, która od 1925 roku nazywała się Ukraińska Wojskowa Organizacja, w skrócie UWO, między innymi dla realizacji tejże umowy z Abwehrą. Gdy skala szpiegowania ukraińskiego i terroru w Polsce do 1928 roku przekroczyła granice, które nawet akceptowali sami Ukraińcy, i gdy media, w tym międzynarodowe, zaczęły szeroko nagłaśniać sprawę szpiegowania Ukraińców w Polsce na rzecz Rzeszy, to niemiecki generał z Reichswehry Grener wstrzymał dalsze finansowanie. W tej sytuacji Konowalec musiał zmienić szyld skompromitowanej UWO i na przestrzeni stycznia i lutego 1929 roku zjednoczył kilka organizacji i stowarzyszeń społeczno-politycznych, w tym, podkreślam, też wymyślonych, i nową, a w zasadzie starą strukturę nazwaną Organizacją Ukraińskich Nacjonalistów. W gremium kierowniczym OUN od czerwca 1929 roku do 1941 roku włącznie zasiadał Niemiec sudecki oficer Abwehry Richard Jary, który z ramienia Abwehry i do tego czasu opiekował się UWO. Po tym przekształceniu Abwehra wznowiła finansowanie. Pewne zawirowania w tym subsydiowaniu nastąpiły po podpisaniu przez Polskę i Niemcy w 1934 roku deklaracji o niestosowaniu przemocy, gdyż było to sprzeczne z nowym otwarciem stosunków polsko-niemieckich. W tej sytuacji Abwehra musiała zerwać umowę o współpracy, ale wypłaciła organizacji Konowalca jednorazową rekompensację w wysokości 200 tysięcy Deutschmarek. Łącznie do 1939 roku Niemcy przekazali nacjonalistom nie mniej niż 2 400 000 Deutschmarek. Muszę jednak zaznaczyć, że nie były to jedyne pieniądze, z których się finansowała OUN, gdyż wspierały ją też, ale w znacznie mniejszym zakresie, rządy litewski, czechosłowacki, a także diaspora ze Stanów Zjednoczonych i Kanady. Szanowni Państwo, im bliżej było wybuchu wojny, tym bardziej Abwehra przestawała udawać, że nie ma związku z nacjonalistami. Wiemy, że na przełomie 1937 i 1938 roku szefowie oddziału drugiego Abwehry Helmut Grosskurt i jego zastępca Erwin Stolze spotkali się z Konowalcem w Baden, w takim miasteczku wiedeńskim, w domu generała ukraińskiego Mykoły Wiktora Kurmanowicza i wznowili współpracę. Powołali nawet sztab wojskowy na czele z generałem Mykołą Kapustiańskim. Nacjonaliści tak zajęli się ochoczo szpiegowanie w Polsce, że nawet, cytuję, Alfred Rosenberg rozgłaszał, że ta organizacja
w ostatnim czasie przekształciła się w grupę prostych łączników i agentów, którzy są wykorzystywani przez niemiecki urząd. Koniec cytatu. W ramach tego projektu powstała też Sondergruppa o kryptonimie Bergbauernhilfe, którą Ukraińcy nazywają Legion Suszka. Podobny mechanizm Abwera zastosowała na przełomie 1940 i 1941 roku, to jest przed wywołaniem wojny ze Związkiem Radzieckim. Tym razem główne cele stawiane przed nacjonalistami były trochę inne, gdyż niemiecki wywiad wojskowy miał m.in. za zadanie nie dopuścić do wystąpień antyniemieckich na zajmowanych terytoriach oraz doprowadzić do znaczącej dezercji żołnierzy ukraińskich z szeregów Armii Czerwonej celem osłabienia jej. Nacjonaliści, przystępując do tego programu, mieli za zadanie przekonanie ludności ukraińskiej zajmowanych obszarów, że to oto armia niemiecka przynosi im wolność od komunizmu i tym samym wskrzesza nadzieję, że Ukraińcy mogą się rządzić w swojej własnej ziemi i w związku z tym należy czynnie wstępować do organizowanych przez nacjonalistów agent, a nie myśleć o jakiejkolwiek działalności antyniemieckiej, w tym walce partyzanckiej. Przy tym podkreślam, że Niemcy nie obiecywali im państwowości. Szczegóły zamierzonych zadań zostały ustalone w lutym 1941 roku na spotkaniu czterech oficerów Abwery, profesorów Hansa Kocha, Georga Gerulisa i Teodora Oberlandera, a także wymienionego już przeze mnie Richarda Jarego. Na koordynatora działań wybrali oni Stepana Banderę, dając mu do pomocy pułkownika Romana Suszkę i Mykołę Łebedzia, a więc oficera i agenta Abwery. Łącznikiem do Abwery i zarazem opiekunem został Richard Jary. Szacowany koszt tych przedsięwzięć wynosił 5 milionów deutschmarek. W praktyce cała ta operacja indoktrynowania ludności ukraińskiej po wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej obracała się wokół konieczności rozpowszechnienia wśród ludności informacji, że we Lwowie 30 czerwca powstał ukraiński rząd na czele z Jarosławem Steczko, który przystępuje do odbudowy państwowości ukraińskiej. Dla realizacji tego celu niezbędne było utworzenie przecież armii ukraińskiej, a dla zapewnienia wewnętrznego ładu i spokoju milicja. Dlatego agent Abwery Iwan Kłymyszyn jako lejtenant Łechenda ogłosił zaciąg do Ukraińskiej Narodowo-Rewolucyjnej Armii, a ukraińska administracja terenowa zaczęła organizować milicję ukraińską. Była to typowa wyprzedzająca próba zagospodarowania Ukraińców chcących zwalczyć z bronią ręką z okupantem. Istotną rolę w propagandzie odegrały listy pasterskie arcybiskupa Andrzeja Szepteckiego i biskupa łódzkiego Piotra Sikorskiego Polikarpa popierające rząd Steczki oraz organizowane wiece poparcia ludności ukraińskiej w prawie każdym powiatowym miasteczku. Dla uwiarygodnienia tych propozycji Niemcy wprowadzili z końcem czerwca do Małopolski Wschodniej ukraińską jednostkę Abwery Sondergruppe Nachtigall i nieco później od strony rumuńskiej Organisation Roland. Z kolei na terytorium Wołynia geograficznego, gdzie przeważała ludność ukraińska, inny agent Abwery Maksym Borowecz stworzył Anhalt Poliska Siege. Tymi realnymi przykładami dawali dowody, że i inni młodzi Ukraińcy mogą w ten sposób zarabiać na służbie niemieckiej. O tej mistyfikacji w sprawie powstania rządu, tej niby państwowości, którą znany aktywista nacjonalistów Iwan Mitringa nazwał śmiechu wartej, zaświadczają m.in. obecność pracowników Abwery Hansa Kocha i Ernesta von Ankerna na ogłoszeniu zamiaru powołania tego rządu oraz opuszczenie Lwowa już 8 i 9 lipca przez wszystkich aktywistów ukraińskich zaangażowanych w tę imprezę. 8 lipca pod kierunkiem
Jarosława Starucha, znamy go z przypadku polskiego, wyjechała do Żytomierza, a następnie do Wasilkowa pod Kijów, gdzie świadczyli usługi szpiegowskie Wehrmachtowi podczas zdobycia miasta. Natomiast sam Steczko 9 lipca udał się najpierw do Krakowa, a dwa dni później wraz z Banderą do Berlina w towarzystwie kasjera Abwehrstelle Kraków Alfonsa Paulusa. W tym miejscu stanowczo dementuję informację Maksyma Borowecza, że Bandera siedział w obozie koncentracyjnym Sachsenhausen. Mieszkał w willi na terenie osiedla emerytowanych i kontuzjowanych oficerów SS sąsiadującego z tym obozem. Szanowni Państwo, gdy Wehrmacht 18 września zdobył Kijów, Abwera uznała dalszą współpracę z nacjonalistami za zbędną i Niemcy wycofali, a następnie rozwiązali Nachtigall, Roland. Także do połowy listopada zlikwidowali Anhalt Borowecza. Rozwiązali też ukraińską milicję i zaczęli tworzyć ściśle podporządkowaną sobie Hilfpolicję ukraińską. Zakończyli też kampanię propagandową w sprawie utworzenia armii lejtenanta Łechendy, gdyż mieli już w obozach jenickich 280 tysięcy żołnierzy ukraińskich, którymi po prostu nie wiedzieli, co zrobić. W sumie to postępowanie Niemców było w tym czasie szokiem dla ounowskich aktywistów. Wydarzenia te posłużyły naukowcom ukraińskim do wmówienia nam, że nastał wtedy okres szczególnych represji niemieckich skierowanych przeciwko nacjonalistom i dlatego... I dlatego oni zwrócili się przeciwko Niemcom i rozpoczęli z nimi bezpardonową walkę na życie i na śmierć. Ale prawda była zgoła inna. Rzeczywiście w tym czasie Niemcy zaresztowali około 34 tysiące Ukraińców, w większości pochodzenia żydowskiego, których identyfikowali z bolszewikami. Byli oni następnie rozstrzeliwani sukcesywnie w Babim Jarze. Ale główną przyczyną tych aresztów były wielkie pożary w śródmieściu Kijowa, wywołane wybuchającymi bombami pozostawionymi przez Sowietów w radioodbiornikach. W konsekwencji Niemcy dokonywali aresztów prawie każdego podejrzanie zachowującego się Ukraińca, posądzając go, że jest agentem komunistycznym. W zasadzie nie mogły one dotyczyć aktywistów nacjonalistycznych, bo ich tam po prostu nie było, bo na wschodzie OUN nie działała. A rzekome kilkutysięczne ukraińskie tak zwane grupy pochodne idące na wschód liczyły w rzeczywistości łącznie tylko do 400-500 osób, a każdy z ich uczestników miał przepustki chroniące przed aresztowaniem. Jednak Abwera nie chciała stracić z pola widzenia aktywistów ounowskich. Już 11 lipca oficer Abwery, profesor Teodor Oberlander, przyjął we Lwowie Mykołę Łebedzia, agenta Abwery jeszcze sprzed 1934 roku. I Państwo pamiętacie zabójstwo ministra Pierackiego, to on właśnie organizował, który przedstawił mu się jako nowy kierownik OUN. W tym miejscu chciałbym dodać, że Łebedź miał wtedy do dyspozycji samochód otrzymany od Niemców. Rozmawiali oni o dalszej współpracy i zdyscyplinowaniu członków OUN. Po zdobyciu przez Niemców Kijowa dla nacjonalistów nastał okres względnej stabilizacji. W zasadzie nawoływali oni do wstępowania do służby w nowo powołanej przez Niemców ukraińskiej Hilfpolicji. Poza tym celem uspokojenia swoich niemieckich pracodawców stale nagłaśniali, że nie chcą podejmować działalności partyzanckiej. Jednak na służbie niemieckiej na wschodzie już służyło 325 tysięcy Ukraińców. I proszę Państwa,
W tej sytuacji kolaboracji nacjonalistów i szerzej Ukraińców z okupantem niemieckim, zdaniem naukowców ukraińskich, na Wołyniu powstały w IV kwartale 1942 roku oddziały wojskowe OUN, których zadaniem miała być zaciekła walka z Niemcami i wywołanie ogólnego powstania antyniemieckiego. Moim zdaniem jest tutaj brak podstawowej logiki i też moim zdaniem jest to wybitna manipulacja faktami historycznymi. W rzeczywistości ciąg zdarzeń był całkowicie odmienny. Otóż od połowy 1942 roku na liniach kolejowych Wołynia coraz częściej dochodziło do aktów dywersji dokonywanych przez partyzantów sowieckich. Przepraszam. Przez grupki partyzantów sowieckich. Gdy w połowie czerwca tegoż roku zauważono w okolicy Ludwipola spory oddział NKWD Dmitrija Miedwiediewa, który następnie przeszedł w Lasy Cumańskie, Niemcy zdali sobie sprawę z istniejącego zagrożenia i celem jego minimalizacji podjęli energiczne działania w trzech kierunkach. Pierwsze. Zlecili niemieckiej administracji terenowej pilne stworzenie Hilfsschutzmannschaften z chłopów ukraińskich na wzór istniejących na wschodzie straży obywatelskich celem śledzenia, a nawet likwidacji komunistycznych dywersantów. Nie były one odpowiednikiem samoobron wiejskich na Wołyniu, które zaczęto tworzyć dopiero od listopada 1943 roku. Podjęli kroki w kierunku utworzenia wielkiej ukraińskiej jednostki zbrojnej, to jest Ukraińskiej Wyzwoleńczej Armii, celem podjęcia czynnego zwalczania na Wołyniu komunistycznych, ukraińskich, białoruskich i rosyjskich dywersantów. Rozpoczęli czynności od tworzenia dla nich regulaminów organizacyjnych na zwołanych konferencjach wojskowych. Ponieważ działania te wymagały sporego czasu, zlecili agentowi Abwery Maksymowi Borowiczowi nawiązanie rozmów z partyzantami sowieckimi celem doprowadzenia do ogłoszenia neutralności. W toku kilku spotkań z majorem Aleksandrem Łukinem uzgodniono neutralność obu stron. Została ona zerwana dopiero w marcu 1943 roku. Już? No już jeszcze parę zdań. Teraz już mówię o UPA na Wołyniu. Szanowni Państwo, pierwsze stałe oddziały zbrojne na Wołyniu w ramach Ukraińskiej Wyzwoleńczej Armii, od kwietnia nazywanej Ukraińską Powstańczą Armią, tworzyli w pierwszej połowie 1943 roku Aleksander Łódzki, Wasyl Iwachiw i Sergiej Kaczyński. Pod koniec stycznia w Futorach przy Kryczylsk w powiecie kostopolskim został utworzony pierwszy stały oddział zbrojny pod dowództwem funkcjonariusza, być może już byłego, w Erczuczu Chrichoria Perechiniaka. Do końca lutego powstało kolejnych sześć, ale ich liczba oscylowała w granicach 280-420 ludzi. Chciałbym przy tym podkreślić, że znany Sergiej Kaczyński w tym czasie nie dowodził żadnym oddziałem. Wśród siedmiu dowódców trzech było agentami Abwery. Ponieważ tempo powstawania oddziałów było wysoce niezadowalające, dla dalszej rekrutacji zastosowano typowy mechanizm budowania nowych oddziałów w służbach niemieckich na wschodzie. Już kończę, panie przewodniczący. Ja debiutuję i wie pan, język się plącze i tak dalej. No. A więc najpierw przesunięto z Schutzmannschaft do Hilfpolizei część Schutzmannów i policjantów. Włączono do oddziałów jeńców sowieckich przebywających w stalagach, oczekujących w obozach przejściowych do pracy do Rzeszy w Dulagach, odsiadujących niskie wyroki w więzieniach. Ponadto ogłoszono trzy mobilizacje. W związku z powyższym
ten sposób naboru nie miał nic wspólnego z partyzantką i nie odpowiadał kryterium pospolitego ruszenia oraz oddziałów ochotniczych tzw. konwencji haskiej 4. W wyniku podjętych tych działań pod koniec czerwca 1943 roku OUN rozrosła się do 49 oddziałów liczących od 20 do 130 członków o łącznej liczebności 4400 członków, miała 5 jednostek zbiorczych. Zasadniczy wzrost szeregów UPA nastąpił w miesiącach letnich i osiągnął w październiku i listopadzie 1939 różnej wielkości oddziałach zbrojnych 8100 członków. Na zapleczu służyło 6800. Razem UPA w tym czasie liczyła 14900 członków. No państwo wiecie, że UPA na Wołyniu oficjalnie dowodził Dmytro Klaczkiński. W sztabie jego był jeszcze Jakub Buseł oraz mówi się, że dowódcą zaplecza był Rostysław Wołoszyn, ale jest to całkowicie nieprawda. Sprawę budowy UPA Klaczkińskiego podsumował 15 września 1943 roku jeden z oficerów Abwehry 3 Armii Wehrmachtu stacjonujący w Zdołbunowie następującymi słowy. Cytuję. Na Ukrainie Zachodniej zainstalowano szkoły oficerskie i podoficerskie. Stworzono 3 główne grupy uderzeniowe oznaczeniem północna, centralna i południowa, czyli Zachrawa, Turiw i Bochum. Szanowni Państwo, wniosek końcowy. Po dokładnej analizie sposobów powołania i działalności UPA Klaczkińskiego w 1943 roku nie mam wątpliwości, że była to jednostka zbrojna funkcjonująca w niemieckim systemie okupacyjnym. Nie udało mi się jednak ustalić, czy była ona w strukturach policyjnych, czy wojskowych. Trzeba jednak wiedzieć, że na Ukrainie wcale nierzadko zdarzały się przypadki podwójnej zależności. Mając na uwadze tę przynależność, zgoła inaczej można zdefiniować przyczyny ludobójstwa Polaków na Wołyniu. Ale, jak to mówił pan profesor Partacz, jest to temat na odrębną debatę naukową. Dziękuję.